Tak zwany samotniak to jeden z dwóch budynków zbudowanych pod koniec lat 60. poprzedniego wieku, które miały pełnić rolę przejściowych mieszkań typu hotelowego dla młodych ludzi rozpoczynających samodzielne życie. Po latach przestały jednak spełniać te zadania. Doszło najpierw do wysiedlenia mieszkańców jednego z nich oraz przebudowy na budynek z normalnymi mieszkaniami. Drugi pozostał w starej formie. Kilka lat temu przejęliśmy obiekt od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, który był jego właścicielem i podlegał Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Psychicznie i Nerwowo Chorych. To, że tak powiem, to była część pakietu. My na prośbę mieszkańców mieszkających w lokalach będących własnością szpitala czy też województwa, oni prosili o to, żeby miasto przejęło te mieszkania i żeby mogli kupić te mieszkania z obowiązującymi bonifikatami. A więc fragmentem pakietu był również ten budynek. My sobie zdawaliśmy sprawę z fatalnego stanu tego budynku. W budynku było aż 78 malutkich mieszkań bez łazienki i jedynie z aneksem kuchennym. W efekcie też nie mieszkały tam samotne osoby, lecz w większości rodziny. Ja pamiętam, jak pracowałem w komisji mieszkaniowej, jeszcze będąc radnym Rady Miejskiej. Myśmy wtedy obeszli kilkaset mieszkań w Bolesławcu. Jak tu trafiłem, to się przeraziłem, bo na tych 12 metrach zobaczyłem sześcioosobową rodzinę, która nie miała łazienki, bo łazienka była wspólna, miała tylko umywalkę i piętrowe łóżka. Lokatorom należało najpierw zapewnić zamienne mieszkania. Potem zdecydowano, żeby nie wyburzać domu, lecz poddać go generalnemu remontowi, tak jak pierwszy samotniak. Obecnie prowadzona jest rozbiórka zbędnych elementów budynku. Inwestorem jest tu Bolesławieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Spółka zaprojektowała i przebuduje ten budynek w taki sposób, by powstało 29 nowoczesnych, w pełni funkcjonalnych mieszkań. Budynek będzie wyposażony również w windę, suszarnię i wózkownię dla mieszkańców. Mieszkania będą różniły się metrażem i liczbą pokoi. Mieszkania na parterze będą służyły osobom niepełnosprawnym. Inwestycja ta napotkała na problemy z wyłonieniem wykonawcy, dlatego zdecydowano najpierw zająć się pracami rozbiórkowymi. Sam remont przeprowadzi kolejny wykonawca. W okresie wakacyjnym wiemy, że firmy nie są zainteresowane przetargami. Postanowiliśmy zrobić pierwszy etap w postaci prac takich rozbiórkowo-porządkowych. Przygotowanie dla wykonawcy pod już takie typowe roboty budowlane, więc budowanie ścianek, instalacje. W tej chwili, mówię, trwa demontaż starych instalacji, demontaż niepotrzebnych ścian, skuwanie tynków. W następnym etapie już będzie wznoszenie tego, co ma być na końcu. No, jeśli chodzi o koszty, no to w tej chwili nie mogę podać całościowych kosztów z uwagi na to, że jesteśmy przed rozstrzygnięciem przetargu. Natomiast jeśli chodzi o terminy, to planujemy, że w pierwszym kwartale 2019 roku inwestycja będzie zakończona. Kto będzie te mieszkania zasiedlał, to wszystko będzie wskazywane przez Urząd Miasta, a dokładnie przez komisję, która jest wyłoniona, komisja mieszkaniowa, która takie mieszkania dzieli. To da pewne narzędzie też do pewnych ruchów mieszkaniowych w mieście. Widząc to, jak wygląda obecnie pierwszy samotniak, już można się spodziewać kompletnej zmiany wizerunku tego miejskiego terenu. Obskurny budynek szpecił tę część Bolesławca i był już ostatnią budowlą w tym miejscu, która nie miała odnowionych elewacji.